Nazywam się Dariusz Balcerzak i chciałbym dzisiaj opowiedzieć w tym slocie czasowym, który mam do dyspozycji, o rozwiązaniu Device as a Service, właściwie o pewnych takich kluczowych, nowych cechach, które w międzyczasie się pojawiły, bo Państwo oczywiście z tym rozwiązaniem choćby na ostatnim CADMACie się zetknęli, także oczywiście w ramach przypomnienia o samym rozwiązaniu opowiem, natomiast chciałbym się skupić na takich nowych rzeczach, które się w międzyczasie pojawiły, między innymi usługach związanych z bezpieczeństwem, jak również chciałbym przeprowadzić takie krótkie demo tego systemu, właściwie elementu rozwiązania DAS, czyli proaktywnego zarządzania. Proszę mi dać sekundę, ja już próbuję w tej chwili wyszerować swój screen. Rozwiązanie HP Device as a Service, tak jak mówiłem, Państwo zapewne z tym rozwiązaniem mieli już możliwość się zetknąć wcześniej, dlatego chciałbym przypomnieć tylko takie podstawowe cechy i elementy tego rozwiązania i jednocześnie wspomnieć o nowych rzeczach, które w międzyczasie od upływu poprzedniego CADMATA się pojawiły, a jednocześnie, żeby oczywiście nie zanudzać Państwa tylko i wyłącznie prezentacją PowerPointową, to pozwolę sobie na takie krótkie demo systemu i zademonstrowanie podstawowych funkcjonalności i cech tego rozwiązania. Czyli tak jakby przypominając, czym jest HP Device as a Service, bo oczywiście na rynku jest bardzo wiele różnych rozwiązań Device as a Service i różni producenci i sami klienci i partnerzy to pojęcie różnie pojmują. Według naszego pojmowania i według naszej oferty rozwiązanie Device as a Service jest rozwiązaniem pełnym. Pełnym to znaczy załatwiającym maksymalnie dużo potrzeb firmy, załatwiających w taki sposób, żeby zdecydowanie poprawić produktywność pracowników i efektywność IT. W jaki sposób? O tym za chwileczkę. I możemy to osiągnąć, implementując rozwiązanie składające się z czterech takich zasadniczych elementów. Oczywiście urządzenia są podstawą, opowiadał o nich Maciek, tu HP poza tymi rozwiązaniami, o których mówił Maciek, ma jeszcze pełne portfolio innych urządzeń. Drugi element taki, który odróżnia naszą ofertę, ofertę HP od innych rozwiązań, które są na rynku, to element proaktywnego zarządzania wspartego analityką predykcyjną. My oczywiście ten element od pewnego czasu już w naszej ofercie mamy, natomiast cały czas pojawiają się tu nowe funkcjonalności, nowe cechy, zwiększa się skuteczność tego proaktywnego zarządzania i o tym jeszcze za chwileczkę. Element trzeci to usługi dotyczące cyklu życia sprzętu. To oczywiście brzmi ogólnie, a w szczegółach chodzi o to, że my jako HP we współpracy z naszymi partnerami jesteśmy w stanie wesprzeć produkt na całym cyklu jego życia, co więcej, nawet na etapach, których jeszcze Państwo jako klient, jako firma nie widzą, czyli na etapie projektowania i konfigurowania systemu. A zatem jesteśmy w stanie zaproponować usługi, począwszy od zaprojektowania konfiguracji poprzez dostarczenie, instalację, utrzymywanie urządzenia w całym cyklu życia, jego optymalizację, a zakończywszy oczywiście na wymianie urządzenia na nowy, jego utylizację i oczywiście bezpieczne usunięcie danych. W rzeczywistości, w praktyce rzadko spotyka się taki pełny model wsparcia, który dostarcza HP czy HP razem z partnerem. Najczęściej są to oczywiście usługi wsparcia, czyli potocznie zwane care packi, czyli wsparcie takie, które zwiększa nam i czas trwania, i SLA w stosunku do takiej standardowej gwarancji. No i oczywiście tutaj od dłuższego czasu oferta HP jest pełna. Wsparcie od roku do 5 lat, możemy je oczywiście nawet przedłużać umowami serwisowymi do 7, ale całkiem niedawno wprowadziliśmy na polskim rynku usługi wsparcia tak zwane Premier Care, czyli wzbogacone o dodatkowe w stosunku do tradycyjnych care paków usługi. Te dodatkowe usługi to możliwość
przywrócenia systemu operacyjnego w przypadku awarii, możliwość odzyskiwania danych, a także dodatkowa możliwość wymiany baterii po takim standardowym 3-letnim okresie, dla którego udzielamy wsparcie na baterię. Czyli w 4. roku również możemy rozszerzyć wsparcie dotyczące baterii. Czyli Premier Care, nowość na rynku, na to chciałem Państwu zwrócić uwagę. I element 4, usługi finansowania. I tu od długiego czasu współpracujemy z naszą firmą siostrzaną HPE Financial Services, ale również od pewnego czasu współpracujemy z naszym drugim globalnym, strategicznym partnerem finansowym, z firmą DLL. A zatem mają Państwo w tym przypadku wybór, jeżeli chodzi o finansowanie, mogą Państwo skorzystać z oferty HPFS-u, mogą Państwo skorzystać z oferty firmy DLL. Całość, tak jak mówiłem, ma poprawić produktywność pracowników i zwiększyć efektywność IT. Kilka słów na temat kluczowych cech rozwiązania HP Device as a Service i ta jedna, która się nie zmienia już od ponad 2 lat, czyli od momentu, kiedy to rozwiązanie oferujemy na rynku, to jest możliwość zarządzania różnymi typami urządzeń i różnymi systemami operacyjnymi. To nie jest tylko Windows, to jest również Android, to jest również iOS, to jest również macOS, no i od pewnego czasu to jest również system Chrome. I tutaj akurat tendencja jest taka, że przy każdym kolejnym upgrade'zie tego rozwiązania, a takie upgrade'y pojawiają się 2-krotnie w ciągu roku, HP stara się dodawać i rozszerzać ten zakres zarządzania na kolejne systemy i ten, który się pojawił niedawno, to jest właśnie Chrome OS. Cecha również ta, która charakteryzowała nasze rozwiązanie HP w odróżnieniu od innych rozwiązań, innych producentów, to możliwość proaktywnego zarządzania. Proaktywnego zarządzania w oparciu o analitykę predykcyjną, czyli w taki sposób, że możemy zareagować wcześniej, nim rzeczywiście dojdzie do awarii sprzętu, jego przeciążenia, bądź innej formy jakiejś niedogodności związanej, czy to ze sterownikami, czy to z systemem operacyjnym, czy z aplikacjami. Czyli mamy tu możliwość rzeczywistego, proaktywnego zadziałania i uchronienia użytkowników przed niedostępnością urządzenia spowodowanego jakąkolwiek formą awarii, czy to sprzętowej, czy to systemu operacyjnego, czy aplikacji. I tutaj te nowe, dodatkowe funkcjonalności, jakie się pojawiają, ja postaram się na tym demo, które za chwilę odpalę, Państwu pokazać. Element 3, nadzór nad bezpieczeństwem i tu jeszcze 1,5 roku temu ten element obejmował tylko i wyłącznie nadzór nad aplikacjami bezpieczeństwa stron trzecich i to oczywiście w dalszym ciągu pozostaje. Możemy dzięki temu systemowi nadzorować antywirusy innych producentów, różnych producentów, możemy nadzorować aplikacje do szyfrowania, możemy nadzorować firewalle, ale od pewnego czasu pojawiła się również możliwość nadzorowania czy integracji rozwiązania DAS z usługami IT security oferowanymi przez HP. Tych usług jest kilka i ja na samym końcu naszej prezentacji o DAS-ie postaram się również o tych dodatkowych usługach, które są z naszą ofertą DAS zintegrowane, które korzystają z wspólnej platformy raportowej, postaram się o tym opowiedzieć. I element ostatni, i on się akurat kompletnie nie zmienił w dalszym ciągu, ta kwestia, jeżeli chodzi o możliwość przygotowania szybkiej oferty dla Państwa, o możliwość zrobienia szybkiej wyceny, to się nie zmienia. Mamy ten produkt, to rozwiązanie bardzo dobrze ustrukturyzowane, to znaczy mamy 3 warianty rozwiązania, wariant podstawowy, wariant rozszerzony i wariant premium i te warianty są podzielone na różne okresy czasowe, począwszy od 1 roku przez 2, 3, dla Państwa 4, skończywszy na 5, a zatem w bardzo szybki sposób Państwo rozwiązać właściwie pasowanie, na przykład wariant standard, czyli plan podstawowy na okres 3 lat i cena może się tego bardzo szybko pojawić. Tak jak mówiłem, są 3 warianty rozwiązania z punktu widzenia funkcjonalności, z punktu widzenia cenowego, plan standardowy, plan rozszerzony i plan premium. W planie standardowym tak naprawdę udostępniamy Państwu
pewną platformę raportowo-monitorującą, która oczywiście może być i w przypadku firmy, naszego partnera firmy MAT, jest wspierana. I dzięki tej platformie mają Państwo bardzo już możliwość korzystania z bardzo rozbudowanej liczby funkcjonalności. Więcej funkcjonalności i dodatkowe możliwości zarządzania są dostępne w planie rozszerzonym i w planie premium. Tutaj korzystamy jeszcze z aplikacji stron trzecich, albo z tych ze środowiska VMware'owego, albo z tych ze środowiska Microsoftowego. I tu do tego jeszcze oferujemy wsparcie naszego eksperta serwisowego, który jest w stanie wykonywać w Państwa imieniu cały szereg czynności związanych z zarządzaniem, czy to urządzeniami, czy systemem operacyjnym, czy aplikacjami, łącznie oczywiście z rzeczami typu instalacja, deinstalacja, upgrade, update, aktualizacje. Jeżeli życzyliby sobie Państwo przygotowania oferty kustomizowanej, takiej dokładnie dopasowanej do Państwa potrzeb, to my razem z naszym partnerem, z firmą MAT, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa plan indywidualny, to znaczy dokładnie taki, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania i jednocześnie będzie dopasowany też do Państwa możliwości finansowych. Tak jak powiedziałem, funkcjonalności jest bardzo dużo. Z każdym nowym release'em tego systemu, czyli dwa razy do roku, dodawane są nowe funkcjonalności. Proszę się nie obawiać, ja oczywiście z te funkcjonalności przedzierał się nie będę i nie będę Państwa zanudzał. Chciałbym tylko pokazać, że już w planie standardowym mamy zdecydowaną większość możliwości monitorowania i nadzoru zarówno nad warstwą sprzętową, nad warstwą systemu operacyjnego, aplikacji, jak również bezpieczeństwa. Nowe funkcjonalności oczywiście dochodzą w planie rozszerzonym i w planie premium, ale uzyskujemy je głównie dzięki temu, że poza oprogramowaniem HP na urządzeniu instalowane są również elementy oprogramowania stron trzecich. Teraz pozwolę sobie na szybko zademonstrować Państwu portal HP DAS, czyli ten portal, z którego Państwo korzystają użytkując proaktywne zarządzanie wsparte analityką. Już sekundeczkę, odpalamy sobie. No dobrze, ja w międzyczasie zalogowałem się do systemu. Mam nadzieję, że Państwo widzą mój ekran z prezentacją dashboardu portalu DAS-owego. Trzy słowa na temat zasady działania. Otóż system działa w taki sposób, że to oprogramowanie, które jest na każdym urządzeniu, które jest wpięte do systemu, kilkanaście razy dziennie albo w zależności od potrzeb w przypadku kwestii związanych z bezpieczeństwem, po każdym incydencie bezpieczeństwa przesyła paczki informacji, oczywiście w bezpieczny sposób, protokołem HTTPS, do naszej chmury, do naszego centrum analitycznego, w którym wszystkie te dane są analizowane i do analizy jest wykorzystywane są algorytmy deep learning. To rozwiązanie uczy się cały czas na podstawie danych pochodzących z ponad 40 milionów urządzeń. W związku z tym inteligencja tego systemu, zwłaszcza ta inteligencja dotycząca predykcji, naprawdę z upływem czasu rośnie, ona już jest bardzo wysoka, natomiast rośnie. No i te dane analityczne, oczywiście dla tej floty, którą Państwo zarządzają, i te wszystkie przeanalizowane informacje są udostępniane w postaci portalu dla administratora systemu. Dla oczywiście całej tej zarządzanej przez Państwa floty jest tworzone specjalne, bezpieczne konto, które jest dostępne tylko i wyłącznie dla Państwa jako klienta, ewentualnie, jeżeli Państwo wyrażą taką zgodę, dla partnera, który w Państwa imieniu również dostęp do tego portalu może mieć. I to, co widzi administrator na pierwszy rzut oka, to jest dashboard, czyli kokpit menadżerski, czyli taki zbiór informacji, który już na pierwszy rzut oka daje
taki ogólny ogląd stanu całej floty. Czy są gdzieś problemy, czy nie ma problemów, czy te problemy w ostatnim czasie się pojawiły, czy są jakieś zidentyfikowane ryzyka. I proszę zwrócić uwagę, to jest taki defaultowy wygląd dashboardu dla naszej takiej niewielkiej, kilkudziesięciourządzeniowej floty demonstracyjnej. Ten portal, ten dashboard można sobie w dowolny sposób modyfikować, można go uzupełniać o kolejne widgety, można usuwać te widgety. W jaki sposób to się robi, o tym jeszcze za chwileczkę. Czyli to, co już w takim defaultowym dashboardzie, to co widzi administrator, to ma od razu informację, czy z flotą są jakiekolwiek problemy w takich kluczowych obszarach, które oczywiście ten administrator sobie zdefiniował. W tym przypadku to są takie cztery obszary. Kwestie związane z bateriami, z dyskami, z pojemnością dysków i z parametrami termicznymi. Już widzimy, że ta flota testowa dla czterech urządzeń ma problemy z bateriami. Oczywiście po kliknięciu możemy mieć szczegóły, które to są urządzenia, jakich użytkowników i jakiego typu to są problemy. Problem w jednym urządzeniu z dyskami, jeżeli chodzi o pojemność dysków, to jest OK, jeżeli chodzi o parametry termiczne, również jest dobrze. W takim defaultowym ujęciu kolejne informacje na dashboardzie to są informacje związane z bezpieczeństwem, ale ja o tym jeszcze za chwileczkę opowiem. Oczywiście administrator ma też pełną informację na temat zarządzanej floty, jakiego typu urządzenia ma, jakiego rodzaju systemy operacyjne są na tych urządzeniach. Oczywiście klikając tutaj na każdy z tych obszarów, które nam się podświetlają, przechodzimy do szczegółów, otrzymujemy pełne listy urządzeń z pełnym inwentory hardware'owym, software'owym, inwentory sterowników i systemu operacyjnego. Mamy również informacje na temat gwarancji, czyli wsparcia dla naszej floty i mamy informacje na temat poziomu wykorzystania. Ale nim tutaj o szczegółach opowiem, to pozwolę sobie przejść do zakładki raporty, ponieważ w zakładce raporty możemy mieć znacznie bardziej szczegółową informację na temat stanu naszej floty i jakiegokolwiek elementu krytycznego w tej flocie, ewentualnie warstwy, czy to jest sprzęt, czy to jest system operacyjny, sterowniki czy aplikacje. I te raporty, po pierwsze mamy cały zestaw standardowych raportów, z których możemy korzystać, ale również możemy sobie, korzystając z różnych kryteriów, z różnych filtrów, tworzyć własne raporty i we własny sposób sobie odpowiednią charakterystykę naszej floty oglądać. Ja pozwolę sobie kilka takich raportów uruchomić i otworzyć, żeby Państwu pokazać więcej szczegółów z tego, do jakiego typu informacji analitycznych ma dostęp administrator systemu. Zacznijmy od rzeczy takiej prostej, czyli od na przykład stanu, po angielsku zdrowia urządzeń, mamy do czynienia. I to już jest taki jeden raport, który na odpowiednio dużym monitorze możemy widzieć na jednym ekranie. I już jeden taki rzut oka daje nam pełną informację na temat stanu urządzeń i stanu kluczowych komponentów. Czy to jest stan baterii, czy to jest stan systemu operacyjnego mierzony błędami bluescreenowymi, czy to jest poziom wykorzystania procesora, poziom wykorzystania pamięci RAM, stan urządzeń, stan grafiki, poziom wykorzystania pamięci masowej, parametry termiczne, parametry związane z tym, jak szybko urządzenie się uruchamia, zamyka, jak szybko się wybudza, a zatem jeden ekran i mamy dokładnie pełną informację na temat ważnych i krytycznych parametrów naszej floty. I to jest tylko jeden raport. Kolejna rzecz istotna to poziom wykorzystania urządzeń. Poziom wykorzystania urządzeń, który jest mierzony przynajmniej w tej chwili z perspektywy procesora i z perspektywy pamięci RAM, natomiast już wkrótce w jednym z kolejnych releasów ma się pojawić również pomiar związany z kartami graficznymi. Do czego nam to może być potrzebne? Otóż okazuje się, że jest to bardzo istotny parametr, ponieważ dzięki temu wiemy dokładnie, czy
dane urządzenie zostało w sposób właściwy zwymiarowane pod kątem tych zadań, które są przez to urządzenie realizowane. Czyli mówiąc krótko, czy urządzenie nam zamula, czy aplikacje zamulając, mówiąc kolokwialnie, ponieważ albo procesor jest za słaby, albo pamięci RAM mamy za mało. Czy urządzenie działa prawidłowo, czyli tak naprawdę zostało właściwie dopasowane do potrzeb użytkowników, czy też urządzenie jest underutilized, czyli mówiąc krótko, jest przewymiarowane i albo procesor ma za mocny, albo pamięci RAM ma za dużo i te zasoby nie są wykorzystywane, no a my jako firma za to urządzenie przepłaciliśmy. A zatem mamy taką informację, która jest bardzo istotna z perspektywy kolejnych decyzji inwestycyjnych, ponieważ w kolejnych decyzjach inwestycyjnych możemy dopasować odpowiednio dobrane urządzenie do właściwego, do danego użytkownika czy grup użytkowników, a w przypadku na przykład urządzeń, w których możliwa jest rozbudowa, a urządzenie jest na przykład overutilized, czyli ma na przykład zbyt małą pamięć RAM, o tą pamięć RAM możemy rozbudować i możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy użytkownicy będą zadowoleni, aplikacje nie będą działały zbyt wolno, urządzenie będzie właściwie dopasowane do tych obciążeń, które na nim są wykonywane. I to jeżeli chodzi o poziom wykorzystania urządzeń. Oczywiście w samym dashboardzie ten poziom wykorzystywania urządzeń nie musimy wchodzić, jeżeli chcemy tylko ogólną informację, możemy sobie oczywiście wejść i w samym dashboardzie zobaczyć i też mamy tutaj informacje na temat poziomu wykorzystania i procesora i pamięci i tu już widzimy, że trzy urządzenia są ok. Tylko po jednym są przeciążone, overutilized, a cała reszta jest underutilized, no ale w przypadku takiego środowiska demo to oczywiście jest rzecz normalna, że zdecydowana większość urządzeń nie jest wykorzystywana w sposób specjalnie intensywny. Kolejna rzecz, również istotna z Państwa perspektywy, to mogą być rzeczy związane z samym inwentory. I tutaj, tak jak mówiłem, inwentory może być na różnych poziomach, może to być inwentory hardware'owe, inwentory software'owe, inwentory sterowników i również te informacje mamy dostępne zarówno w postaci raportu, jak i widgetu w dashboardzie. Ja przy okazji tutaj mówiąc o tych rzeczach związanych z inwentory i jakby dotykając ponownie kwestii związanych z utylizacją, pokażę szybko Państwu, w jak łatwy sposób można stworzyć sobie taki customizowany raport, w którym mogą Państwo sobie w określonej kategorii wyciągnąć istotne dla Państwa rzeczy. Weźmy software, kategoria software, bo tu jak widzą Państwo kategorii mamy wiele, to może być hardware, to mogą mieć incydenty, sieć, wydajność, bezpieczeństwo, oprogramowanie, subskrypcje. Dużo jest tych kategorii, w których można generować raporty analityczne i też jak widzicie Państwo podkategorii również jest sporo i weźmy podkategorię poziom wykorzystania oprogramowania, czyli w jaki sposób użytkownicy albo firma jako całość wykorzystuje poszczególne aplikacje, jakie na urządzeniach są zainstalowane. I oczywiście możemy sobie tutaj różne filtry stosować, możemy sobie to stosować w ujęciu czasowym, możemy sobie wybierać pola, czy nazwa aplikacji, czy typ aplikacji, czy wersja aplikacji, czy urządzenie, czy system operacyjny i możemy sobie oczywiście wybrać ten raport w określonym czasie, tych dodatkowych pól możemy sobie dowolną ilość dobrać i możemy sobie bardzo precyzyjnie dopasowany do swoich potrzeb raport stworzyć. Weźmy tak na szybko, zostawmy sobie tylko te dwa pola i wygenerujmy raport. Jak on wygląda? Więc tak naprawdę raport przygotowaliśmy w kilkanaście sekund i w kilkanaście sekund widzimy. To jest oczywiście raport szczegółowy. Mogliśmy tam wybrać raport ogólny, który by nam przedstawiał pewne rzeczy w postaci graficznej. Natomiast to jest raport szczegółowy użytkowników, tak naprawdę wszystkich użytkowników, bo tutaj widać, że tych stron raportu jest ponad 60 i aplikacji przez nich użytkowanych. I tu akurat dla fanów Gry o Tron
okazuje się, że Tyrion Lannister żyje, ma się dobrze i korzysta z urządzenia o nazwie 044 Varys, no i nawet całkiem intensywnie to użytkuje, różnego rodzaju aplikacje, wiemy ile godzin to używa, jaki to jest czas w jego pracy i mamy jeszcze sporo innych dodatkowych informacji. Także choćby z tej perspektywy możemy bardzo szczegółowo sprawdzać, jaki jest poziom wykorzystywania różnego rodzaju aplikacji, czy dla całej firmy, czy per użytkownik, czy per konkretna aplikacja. Sposoby filtrowania i dodawania różnych pól do raportowania jest naprawdę sporo. Kolejny, już sekundkę, wracamy do raportów. Kolejny raport, który daje nam dodatkowe, ciekawe informacje. Już sekundę, wracamy do raportów standardowych. To raport związany z... Już sekundę. Raport, który daje nam sugestie na podstawie analizy urządzeń, wszystkich urządzeń i na podstawie analizy ryzyka predykcyjnego, czyli związanego z potencjalnymi awariami, które mogą wystąpić. I tu oczywiście mamy szczegółowe informacje dotyczące choćby ryzyka związanego z bateriami, ryzyka związanego z dyskami, parametrów termicznych, przeciążenia procesora, nadmiernego wykorzystania pamięci RAM, nadmiernego wykorzystania pamięci masowej. Wszystkie te informacje system zbiera w jeden raport, który się nazywa Hardware Replacement. I na tym raporcie system pokazuje nam, jakie urządzenia wymagają albo natychmiastowej wymiany, i tutaj pokazuje nam to rozwiązanie, ten system, że trzy urządzenia wymagają natychmiastowej wymiany, ponieważ suma negatywnych zdarzeń, które mają miejsce, na przykład przeciążenie procesora, albo tych, które mają się zdarzyć, na przykład degradacja dysku, jest taka, że ryzyko całościowej awarii urządzenia jest na tyle wysokie, że właściwie trzeba to urządzenie wymienić. Mamy też kategorię needs review, czyli to jest taka kategoria, gdzie tak naprawdę mamy pewien czas na to, żeby urządzeniu się przyglądać. Oczywiście tym urządzeniom przygląda się również system i w sytuacjach, kiedy ono ulega dalszej degradacji, to ta kategoria może się zmienić na replace now. Czyli mamy tak naprawdę taki poradnik, z którego możemy skorzystać. Oczywiście to jest jakaś informacja wyjściowa i możemy mieć pełną analizę floty pod kątem tego, czy nasze urządzenia znajdują się jeszcze w takim stanie, gdzie możemy bez ryzyka przez dłuższy czas z nich korzystać, czy są to już urządzenia, które albo musimy się przeglądać, albo które musimy w najbliższym czasie wymienić. Tych raportów tutaj jest naprawdę sporo, jak Państwo widzą, jest ich kilkadziesiąt standardowych, tych, którzy mogą Państwo stworzyć, też mogą być tak naprawdę setki. Sam dashboard, tak jak powiedziałem, można sobie customizować w taki sposób, żeby ten wygląd był dopasowany dokładnie do Państwa potrzeb, żeby administrator już na pierwszy rzut oka widział, czy flota jest OK, czy nie jest OK, a jeżeli nie jest OK, to jakie są konkretne problemy. Więc system naprawdę z punktu widzenia możliwości i łatwości użytkowania jest bardzo, bardzo zaawansowany i co więcej, w tej podstawowej wersji, czyli w tej wersji, którą oglądamy, czyli w planie standardowym, jest też bardzo prosty w implementacji. Bardzo prosty, bardzo szybki i tu chciałbym jeszcze trzy słowa powiedzieć na temat naszego partnera firmy MAT. Firma MAT ma już bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o implementację projektów wykorzystujących to proaktywne zarządzanie z naszej oferty DAS. Wdrożyła już kilku klientów, którzy to rozwiązanie użytkują i no, z punktu widzenia doświadczenia jest chyba, no, nie boję się tego powiedzieć, jest jednym z najbardziej zaawansowanych naszych partnerów w ogóle, nie tylko w Polsce, ale tutaj na rynku naszym w Europie Centralnej. I tyle na temat samej demonstracji. Ja pozwolę sobie jeszcze dosłownie na chwilę, bo wiem, że czas już nam się kończy, pozwolę sobie wrócić do prezentacji.
Mam nadzieję, że ją widać. I w trzech słowach podsumować tylko, dlaczego warto wybierać DAS z proaktywnym zarządzaniem. Nawet w tym wariancie, który, tak jak mówiłem, jest efektywny kosztowo i już zawiera dosyć dużą porcję funkcjonalności, czyli DAS w planie standardowym. Zmniejszamy obciążenia IT. Zdecydowanie zmniejsza się liczba zgłoszeń do helpdesku i zmniejsza się, i to już naprawdę, można powiedzieć, dramatycznie się zmniejsza, ilość napraw rzeczywistych awarii sprzętu, bo do tych awarii dzięki predykcji nie dochodzi. Wzrasta produktywność użytkowników, bo zmniejszamy ten czas niedostępności, nie dopuszczamy, żeby urządzenie nie było dostępne z powodu awarii sprzętowej, a jednocześnie dzięki analizie poziomu wykorzystania urządzenia jesteśmy w stanie dobrać urządzenia zgodnie, dokładnie zgodnie z potrzebami użytkowników. Poprawiamy poziom bezpieczeństwa, bo mamy nadzór nad aplikacjami stron trzecich i tych takich, które dostarczają inni producenci, jak również możemy zintegrować to z rozwiązaniami HP Security Services, o których dosłownie w trzech słowach za chwilkę. No i oczywiście dzięki planom finansowym mamy możliwość elastycznego finansowania, elastycznego zmniejszania lub zwiększania floty i możliwości finansowania nawet do 60 miesięcy. I tyle, jeżeli chodzi o DAS. Trzy słowa na temat, dosłownie trzy słowa, proszę się nie obawiać, to ostatni temat, na temat tego, w jaki sposób HP podchodzi do cyberbezpieczeństwa i dlaczego w ogóle zdecydowało się na to, żeby swoją ofertę wzbogacić, wzmocnić o te aspekty związane z bezpieczeństwem. Otóż to od pewnego czasu jest wiadomo, że takie obecne podejście, klasyczne podejście do cyberbezpieczeństwa nie jest wystarczające, ponieważ kilka przykładów, jeden taki chyba najbardziej istotny, klasyczne rozwiązania typu antywirusy są niewystarczające. Ich skuteczność w stosunku do wszystkich zagrożeń jest na poziomie mniej więcej 50%, a zatem mniej więcej połowa zagrożeń przez antywirusy się prześlizguje i to chodzi oczywiście przede wszystkim o zagrożenia tak zwane zero day, czyli te świeżo pojawiające się, których sygnatury dla producentów antywirusów nie są jeszcze znane. W związku z tym HP proponuje ochronę zintegrowaną, wielowarstwową w oparciu o funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność to jest technologia głębokiego uczenia się i druga funkcjonalność to izolowanie zagrożeń. Jest jeszcze warstwa, taka podstawowa warstwa funkcjonalności wbudowanych w samo urządzenie. A zatem proponujemy rozwiązanie wielowarstwowe. Pierwsza warstwa to oczywiście funkcjonalności wbudowane w urządzenie, to o czym przed chwilą mówiłem, ale również tradycyjne rozwiązania antywirusowe. Absolutnie nie rekomendujemy, żeby jakiekolwiek warstwy bezpieczeństwa usuwać. To jest podobnie jak w samochodzie, były pasy bezpieczeństwa, potem poduszka, teraz są zaawansowane systemy kontroli jazdy. Żadne z tych poprzednich zabezpieczeń nie jest usuwane. Podobnie w tych aspektach związanych z bezpieczeństwem, tych podstawowych zabezpieczeń, nawet antywirusa nie usuwamy i dodajemy nowe po to, żeby skuteczność ochrony była wyższa. Kolejna warstwa to warstwa ochrony w oparciu o algorytmy deep learning, to się nazywa Sources Advance i warstwa ostatnia, trzecia. Jeżeli cokolwiek się prześliźnie przez te dwie wcześniejsze, warstwa trzecia, warstwa izolowania zagrożeń, jest warstwą ostatnią, przez którą już naprawdę nie powinno się przecisnąć żadne zagrożenie. Całość rozwiązania nazywa się Proactive Security. W DAS-ie to było Proactive Management, tu mamy rozwiązanie Proactive Security. I tym ostatnim akcentem z obszaru bezpieczeństwa chciałbym swoją prezentację zakończyć i przekazać głos do następnej osoby prezentującej.